Andrzej Stasiuk, miejsce lektury obowiązkowe, omówienie szybkie. Moi drodzy, z dużą przyjemnością dzisiaj pozwolę sobie kilka słów powiedzieć na temat opowiadania Andrzeja Stasiuka, ale najpierw może dwa słowa o samym autorze, urodzonym w roku 1960 w Warszawie, pisarzu uchodzącym za człowieka o bujnej, nieujarzmionej osobowości. Dość powiedzieć, że w młodości wyrzucano go z kolejnych szkół, że odbył również karę więzienia za dezercję z wojska. Uchodzi on również za pisarza osobnego, takiego, który świadomie i celowo za miejsce stałego zamieszkania wybrał sobie wieś Wołowiec w Beskidzie Niskim, gdzie ma własne wydawnictwo Czarne, wydaje książki i ilustracje do tych jego książek wykonuje Kamil Targosz, którego osobę wspominam tutaj nie bez przypadku. Znam Kamila serdecznie, pozdrawiam, jeśli zdarzy się, że będzie oglądał ten film. Bardzo lubię na przykład jego ilustracje do takiego zbioru opowiadań Stasiuka Kucając z roku 2015, to chciałem wam pokazać po prostu niesamowite na przykład ilustracje do pokazującą konfrontację psów z rysiem. A, dobra, do rzeczy. Takie usytuowanie siebie i swojej twórczości poza głównymi ośrodkami kulturotwórczymi, poza tym tak zwanym mainstreamem, buduje mit przestrzennej odrębności. Używam tego sformułowania przestrzennej świadomie, bo dla mnie Andrzej Stasiuk jest twórcą właśnie odrębnej przestrzeni artystycznej. Nie tylko literackiej, zwracam uwagę, że znakomita płytka Andrzeja Stasiuka i ukraińskiego zespołu etno-folk-rockowego Hajdamaki przynosi niesamowite interpretacje sonetów krymskich Mickiewicza, Redutu Ordona, Upiora, Alpuchary, że Stasiuk jest również współautorem scenariusza filmu Wino truskawkowe Dariusza Jabłońskiego z 2007 roku, filmu, który jest adaptacją, próbą przeniesienia na ekran opowiadań ze zbioru Opowieści galicyjskie. No i właśnie, opowiadanie Miejsce, które będzie tematem naszego dzisiejszego spotkania, pochodzi właśnie z wydanego w roku 1995 zbioru Opowieści galicyjskie. To jest taki jeszcze, powiedziałbym, trochę wczesny Stasiuk. 3 lata wcześniej, w 92 miał miejsce jego debiut książkowy, przejmujący, brutalny tom Mury Hebronu, który bardzo gorąco polecam tym o mocnych nerwach, którzy nie boją się zderzyć się z przerażającą rzeczywistością polskiego więzienia, czy też polskich więzień. Zostawmy to, wróćmy do miejsca, którego akcja rozgrywa się na początku lat 90. XX wieku. Miejscem, w zasadzie przestrzenią jest Beskid Niski, w tym konkretnym przypadku polana, na której kiedyś stała cerkiew. Pozwalam sobie tutaj włączyć na moment taki kontekst geograficzny. Użyłem już dwukrotnie określenia Beskid Niski. Jeżeli sobie wyobrazicie mapę Polski, gdzieś zobaczycie sam środek, centrum Polski, zjedziecie palcem w dół, miniecie Kraków, dojedziecie do Zakopanego i potem przesuniecie się w prawo ku wschodniej polsko-ukraińskiej granicy, to mniej więcej w połowie drogi między Zakopanem a granicą rozpościera się takie pasmo właśnie Beskidu Niskiego. To są takie miejscowości słynne z uzdrowisk jak Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Wysowa. To oczywiście również, a może nawet przede wszystkim Magórski Park Narodowy i Jaśliski Park Krajobrazowy. Beskid Niski jest najniższą, najrozleglejszą częścią Beskidów i całego Łuku. Karpat leży w województwach małopolskim i podkarpackim. Tyle może, jeśli chodzi o takie umiejscowienie geograficzne. Jeśli chodzi o samo opowiadanie, to obraz, jaki ono przynosi, jest obrazem prowincji
prowincji po kilku latach transformacji ustrojowej 1989 roku, czyli tak zwanego upadku komunizmu. W rzeczywistości bohaterów opowiadań galicyjskich ta transformacja ustrojowa oznaczała przede wszystkim upadek miejscowego PGR-u. Świat przedstawiony opowiadania stanowią realia niewielkiej wioski w Beskidzie Niskim, położonej w krainie zamieszkiwanej niegdyś przez Łemków. Po dawnych mieszkańcach tego rejonu pozostała pamięć i wspomnienie cerkwi, którą właśnie przewieziono do skansenu. Znowu tutaj dwa słowa warto powiedzieć o Łemkach, o grupie etnicznej, która tak nazywana była od drugiej połowy XIX wieku. Takie przedziwna mieszanina najpierw pasterzy wołoskich, którzy wymieszali się z ludami ruskimi, ulegając wpływom polskim, węgierskim. Łękowie przeszli w ogromnej większości na prawosławie na początku XX wieku, a później stali się ofiarą brutalnych przesiedleń. Od roku 1945 na mocy umowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich Łemków przesiedlano na wschód. To była taka pierwsza faza wywózek tej ludności miejscowej. W 1947 rozpoczęła się akcja Wisła, kiedy władze polskie w zasadzie wszystkich Łemków wywiozły w głąb terytorium Polski, wszystkich, którzy tam zostali przenieśli ich na ziemię odzyskane. Tylko nielicznym udało się wrócić po tak zwanej odwilży 1956 roku, a później miały miejsce tak zwane późne powroty właśnie po upadku komunizmu, po roku 1989. Narrator opowiadania Miejsce przywołuje właśnie takie powroty do źródeł, do korzeni. Gdy niedawno otwarto wschodnią granicę, zaczęli się tutaj zjawiać potomkowie budowniczych 50 lat temu przemocą albo podstępem wysiedleni z rodzinnej wsi. Stare kobiety przestępowały próg cerkwi, wchodziły do nawy, klękały na gliniastym klepisku, bo podłogi już dawno nie było, żegnały się i biły pokłony. To jest właśnie opis powrotów po roku 89, kiedy cerkiew jeszcze stała w tym miejscu. Natomiast w momencie, kiedy rozgrywa się akcja utworu, kilka lat później, to jest, jak powiedziałem wcześniej, gdzieś pierwsza połowa lat 90., cerkwi już nie ma. Narrator spotyka turystę krążącego po miejscu, na którym ta kiedyś cerkiew stała, a teraz jest to prostokąt szarej, gliniastej ziemi. W lesistym i bezludnym pejzażu ta nagość wygląda jak płatek zdartej skóry, mówi. To jest taka rana, miejsce wydarte. Tu nie ma świątyni, została ona zaanektowana przez muzealników, przeniesiona do skansenu, przeniesiona po to, by ocalić to, co z tej budowli pozostało. Cerkiew była stara, miała 200 lat, już zaczęła gnić, zaczęła się rozpadać, nie była odwiedzana przez wiernych, no bo tych wiernych wywieziono stamtąd. W związku z tym, no, dobrzy ludzie postanowili cerkiew przenieść. Zostało puste miejsce. Narrator rozmawia z turystą i rozmawiając z turystą dokonuje swoistej rekonstrukcji przeszłości. To sprawia, że nakłada się na siebie w opowiadaniu Stasiuka kilka płaszczyzn czasowych. Po pierwsze, jest to tu i teraz. Jest turysta, który kręci się po tym miejscu, gdzie stała cerkiew, robi zdjęcia, rozmawia z narratorem, który jest takim właśnie narratorem, bohaterem uczestniczącym w wydarzeniu. Druga płaszczyzna czasowa to wspomnienie ostatnich dni cerkwi. Narrator przypomina sobie ten czas niszczenia, butwienia budowli, świątyni. I trzecia płaszczyzna czasowa. Narrator wyobraża sobie
proces budowania cerkwi przez ludność łemkowską przenosi się w czasie 200 lat i wyobraża sobie trud budowniczych wznoszących cerkiew. Pamięć staje się formą udokumentowania przeszłości. To są właśnie te wspomnienia narratora niszczejącej, butwiejącej, rabowanej, rozkradanej cerkwi. Ale pamięć ocali nie tylko budowlę, pamięć ocali coś więcej, pamięć ocali przestrzeń sakrum. Taką formą ocalenia okazuje się też oczywiście literatura. Stasiukowi udaje się ocalić znikający świat, tworząc to opowiadanie w takiej konwencji z jednej strony realistycznej, z drugiej strony mistycznej. Wydaje się, że określenie realizm magiczny byłoby tutaj jak najbardziej na miejscu. Mówiłem, że Stasiuk to twórca przestrzeni. Pamiętam, warto taki, zapamiętać sobie taki cytat z opowiadania. W świątyniach najmniej fascynujące są obrazy i przedmioty. Zanadto przypominają resztę rzeczywistości. Próbują się z niej wyrwać i na powrót w nią zapadają, dowodząc daremności wszystkich wysiłków. Natomiast zamknięte w bryle powietrze, uformowana sklepieniem, ścianami i architektonicznym szczegółem przestrzeni stanowi najdoskonalsze odwzorowanie tęsknoty. Można wejść, czuć na skórze dotyk, lecz wszystko przepływa między palcami. Można zatrzymać w płucach, lecz tylko na chwilę. Cerkiew, która została przeniesiona w inne miejsce, będzie już tylko budowlą, pustą formą, pozbawioną tej mistycznej treści. Wcześniej ta cerkiew niszczała, bo nie było już wiernych, nie było łemków, potomków budowniczych świątyń. Z kolei pierwotna przestrzeń religijna, kulturowa, społeczna została osierocona poprzez pozbawienie jej materialnej budowli. Cerkiew jest przeniesiona, zostało miejsce i to miejsce tak naprawdę jest obszarem sakrum, jest przestrzenią religijną, ale tutaj to puste miejsce zostanie za jakiś czas zarośnięte trawą, a najpierw pokrzywami, bo to one najprędzej zjawiają się w miejscach porzuconych przez ludzi. Ktoś nazwał opowiadanie Andrzeja Stasiuka żałobną pieśnią o destrukcyjnym wpływie czasu, historii i o rozpadzie łemkowskiej wspólnoty. O czasie, historii, rozpadzie łemkowskiej wspólnoty. Zapamiętajcie proszę tych kilka refleksji na temat pamięci, przestrzeni i społeczności łemkowskiej, której już nie ma. To na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i cóż, pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.